Był taki człowiek, pan Eugeniusz. On był inspektorem BHP w firmie, w której ja pracowałem. I potem spotykam Genka na ulicy. I on mówi, słuchaj, dobrze, że cię widzę. Ja moim znajomym pochwaliłem się, że ty masz takie przeczucia i chciałbym, oni by chcieli, żebyś przyszedł do nich i coś im poradził, bo ich syn jest ciężko chory. Użył sformułowania ciężko chory. Ja sobie zaraz wyobraziłem, że leży gdzieś w szpitalu, jest ciężko chory. Zgodziłem się i na następny dzień po południu poszedłem do tych państwa. Otworzyła mi drzwi kobieta z sąsiadką, jak się potem okazało. I ona puściła mnie do mieszkania, posadziła mnie w pokoju przy stole. Mówi, Gienek mówi, że pan potrzebuje jakąś rzecz. To tu jest sweter mojego syna, a my pójdziemy do kuchni i będziemy panu przeszkadzać. Usiadłem przy tym stole, przy tym swetrze, trzymam ten sweter w ręku i sobie myślę, to jest nienormalne, co ja robię? Jak sobie sweter powie, to nie jest normalne. Ale mówię, nie, no wezmę to. Trzymam i jedno słowo mi się kojarzy. Krosty! Krosty. Słowo krosty. Ale jak ciężko chory. Krosty. Poszedłem do kuchni i mówię, niech pani mi da kartkę i długopis. Przyniosła mi kartkę, zeszyt cały 16-kartkowy i długopis. Ja pamiętam z tego zeszytu, róg urwałem i napisałem, widzę krosty. I włożyłem sobie to w koszulę tutaj, w kieszonkę. Jeszcze chwilę w tym swetrem siedziałem i mówię, nie, to jest cyrk. No przecież to jest nienormalne. Odłożyłem to, poszedłem do tej kuchni, mówię, drogie panie, bardzo przepraszam. Nie umiem, ja mi się zdarza to, ale nie umiem. Wszystko. Ja idę. Przepraszam. Ja dam panu chociaż kawę. Ja nic od pani nie chcę. Nie. Proszę mi wybaczyć. No i jak ona już się z tym pogodziła, że ja tam jej nic nie powiem, w przedpokoju nabrałem odwagi. Ja mówię, ale proszę panią, to niech pani chociaż mi powie, na co choruje pani syn, nie? A ona mówi, ja go mogę zawołać. Bo on tu w piłkę gra z chłopakami na podwórku. Ja mówię, no przecież pan Gienek mówił, że on jest ciężko chory. Ja myślałem, że on w szpitalu. Nie, a Gienek to przesadził, nie? To ja panu powiem, co mu jest. Wie pan co? On jak w szkole nauczyciel go weźmie do tablicy, pyta go o coś, to on raptem czerwienieje mu na przykład tu pod szyją i dostaje taką wysypkę. Ja mówię, krostki? Krostki. Ja mówię, niemożliwe. Ona mówi, a co niemożliwe? Ja mówię, niech pani zobaczy. Wyjąłem tą rąbek i mówię, widzę krosty. Ja mówię, proszę panią, ja to widziałem. A ona jakby nie rozumiała, o co mi chodzi, że zapostanowiłem, że trafiłem w to. Ona mówi, ale ja to widziałam. Co mi pan pomógł? Ja mówię, proszę panią, ja, to można zobaczyć. Krosty. Ja myślałem, że on leży w szpitalu, ciężko chory. Krosty. Ona tego nie zrozumiała. Ja wyszedłem. Szkoda, że wyrzuciłem. Tak, tą kartkę gdzieś wyrzuciłem po drodze. Ja ją powinienem trzymać, bo to jest jedna z najciekawszych wizji. Ja zrobiłem w swoim życiu bardzo dużo spraw, bardzo głośnych spraw, ale to jest wymowne.